Siema, witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy taką lekcję troszeczkę teoretyczną, króciutką. O co mi chodzi? Chodzi mi przede wszystkim o to, że jeżeli wy sobie ćwiczycie na gitarce, prawda? Ważne jest, bardzo ważne jest, żeby zrobić sobie taki schemat ćwiczeń na zasadzie, że dzisiaj gram godzinkę. 15 minut ze stoperem w ręku, ćwiczę sobie ogrywanie gryfu, na przykład ogrywanie gryfu, które wzdłuż struny gramy. Wzdłuż gryfu idziemy. Nie trzymamy się jakichś ćwiczeń, jakiegoś zapisu notowego, aha, mam grać to. Nie, po prostu uderzę, jedziemy wzdłuż gryfu. To jest pierwszy schemat, wzdłuż gryfu, wzdłuż pojedynczej struny. To, co wam zagrałem. No nie, jedziemy na szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga, pierwsza po kolei. Drugi schemat to jest taki, że jedziemy progami, przesuwamy się, robimy taki zygzak, taki mocny zygzak. Jak to brzmi? Czyli widać to wyraźnie, idziemy w poprzek gryfu. Trzeci rodzaj to pierwszy po każdej strunie wzdłuż struny w poprzek gryfu, a trzeci to jest poprzek kątnej. Czyli na przykład zaczynam na pierwszym progu, gram raz, dwa, trzy, cztery. Później schodzę na strunę cieńszą, ale od drugiego progu. Strunę cieńszą od trzeciego. Strunę cieńszą od czwartego. Mamy trzy sposoby ogrywania gryfu. To jest pierwsza rzecz. To jest jakby zestaw, czy można powiedzieć taki filar numer jeden. Mamy trzy sposoby ogrywania gryfu. Drugi filar, to był pierwszy filar. Drugi filar to jest to, że my uderzamy na przykład pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec. Drugi, pierwszy, trzeci, czwarty. Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, ale według tych trzech schematów gramy. Trzeci filar to jest taki, że uderzamy na przykład 1, 2, 3, 4, ale uderzam raz piórkiem. Dwa razy. Trzy razy. Jeden raz, dwa razy, trzy razy, cztery razy, pięć razy. Tak sobie koniecznie to ćwiczcie. I to jest taki schemat ćwiczeń, który ja zawsze sobie też robię, bo on się nie opiera na jakimś zapisie nutowym. To jest po prostu, ja sobie siedzę, wiem co mam grać i po prostu na tym się skupiam. Tak więc obadajcie ten sposób. Poczekaj, to godzinę. I widzimy się na następnej lekcji. Siema.